Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szukając genezy, poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny, musimy cofnąć się do VII, VIII wieku. Stosowano ten obrzęd zarówno w kościele wschodnim, jak i w kościele zachodnim. Sobór trydencki, kiedy odnawiał liturgię, także. Przyjrzał się bardzo dokładnie temu zwyczajowi błogosławieństwa i ujednolicił go dla całego Kościoła. Spotkało się to ze sprzeciwem ze strony reformacji, ale ten obrzęd błogosławieństwa przetrwał nie tylko w Polsce, ale także w Austrii, na Bawarii czy też we Włoszech. Kiedy pytamy. Czym jest i czemu służy, musimy mieć w pamięci, że częścią składową liturgii jest uczta. Bardzo często składano tak zwane ofiary biesiadne. To już w Starym Testamencie. I to mamy od początku, od baranka egipskiego, którego Izraelici składali, spożyli razem, a tego baranka, który, jest, który przychodzi, aby gładzić, zgładzić grzechy świata Jezusa Chrystusa. Po liturgii urządzano agapy, czyli wspólne wieczerze, wspólny posiłek. Po zakończonych obrzędach mszy świętej dokonywano błogosławieństwa baranka i każdy mógł spożyć kawałek z tego mięsa. Kiedy szukamy podstaw teologicznych tego wydarzenia, jakim jest błogosławieństwo Pokarmów na stół wielkanocnych, to musimy popatrzeć i na wyjście z Egiptu, i na Chrystusa, który został ofiarowany jako nasza pascha. Także zwróćmy uwagę na czas postu. Najpierw był to post dwudniowy, potem post przedłużał się aż po dzień dzisiejszy, gdzie trwa sześć tygodni i ta ogromna radość też powodowała, że chciano w ten sposób pokazać ważność tego wydarzenia, jakim jest wspólny posiłek. Dzisiaj, kiedy sytuacja nie pozwala na to, aby Udać się do kościoła, czy pod przydrożny krzyż, gdzie zazwyczaj ksiądz przyjeżdżał, aby błogosławić pokarm na stół na śniadanie w poranek wielkanocny. Warto zwrócić uwagę na ten fakt, że tego błogosławieństwa może dokonać gospodarz domu, czy inna Osoba, która dłuższą modlitwę niż zazwyczaj na rozpoczęcie posiłku może odmówić. Gdybyśmy potrzebowali pomocy, warto zajrzeć na stronę naszą diecezji zamojsko-Lubaczowskiej wwwdiecezjazamojsko lubaczowskapl czy wpisać w wyszukiwarkę inne. Strony parafii i poszukać tam są udostępniane foldery z modlitwą, którą zazwyczaj kapłan odmawia, ale w tej wyjątkowej sytuacji może to czynić gospodarz domu. I w ten sposób wpisujemy się w tę historię, która rozpoczęła się gdzieś w w VII, 8 wieku, zatoczyła koło i my Podobnie jak pierwsi chrześcijanie, możemy w naszych domach pozwolić, aby rzeczywiście stały się domowymi kościołami. Życząc Państwu wesołych, spokojnych, radosnych świąt i zmartwychwstały Chrystus przychodzi, aby obdarzyć Państwa wiarą, nadzieją i miłością. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.